Ahoj! Witam wszystkich na moim skromnym kanale o krótkiej filozofii teologii, czyli co? Leczo w trawie piszczy? I zapraszam! Na 24. odcinek playlisty Teologia, krótkie logia, w którym podejmę temat Czy Jezus musiał umrzeć? Przyznam się, że zawsze, gdy poruszam jakieś zasadnicze dla chrześcijaństwa tematy, odczuwam niemałą tremę, i takie poczucie, że nie dorastam do danej tej teologicznej kwestii, jest taki tym razem. Mówisz niekiedy, że, że panios musiał umrzeć, bo inaczej świat nie byłby zbawiony. Częstym wnioskiem z tej tezy jest pogląd, że czynił Dasza, no był konieczny. W niniejszym filmiku zamierzam podjąć tę kwestię i będę się inspirował rozważaniami świętego Tomasza Zakwinu. Otóż święty Tomasz swoje rozważania opiera na takich trzech tezach. Które to tezy uzasadnia w innych miejscach swojej teologii. Więc po pierwsze i, i, i bardzo ważne, że śmierć Pana Jezusa nie była wynikiem jakiejś metafizycznej, absolutnej, absolutnej konieczności, która gdzieś istnieje czy istniała w transcendencji, w umyśle Boga. Do śmierci Jezusa doszło w wyniku no, konkretnych dzia działań konkretnych ludzi, konkretnych decyzji. Przedwiedza Boga o Wielkim Piątku nie determinowała członków Sanhedrynu, Judasza, Kedrynu, Judasza, Piwata itd. Fakt, że Bóg zna przyszłe decyzje ludzi, nie determinuje ich woli. No, to jest bardzo ważna teza dla chrześcijańskiej teologii, choć ona spekulatywnie jest niełatwa do ukazania. Ale można pokazać, no, co jest tematem na inny filmik: że z faktu, iż Bóg, iż Bóg wie, że Jan jutro pójdzie do kina, nie wynika, że Jan do, do kina pójść musi. To, że mamy wolną wolę i że, że przedwiedza Boga, czego Jego wszechwiedza, nie znosi wolnej woli, jest po prostu przedstawione czy objawiane w Piśmie Świętym. Dam tutaj dwa przykłady, dwa teksty. Jako ilustrację owej tezy. Pierwszy pochodzi z mądrości Syracha. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest jego upodobaniem: przed ludźmi życie i śmierć. To ci się podoba, to będzie ci dane. Nikomu on nie przykazał być bezmożnym, i nikomu nie zezwolił grzeszyć. No tu są dwie takie, powiedzmy, no ważne myśli: raz, że mamy wolny wybór, wolną wolę ale nie po to na je, żebyśmy robili cokolwiek, tylko po to, żebyśmy wybierali dobro. Po tej linii idzie my świętego Pawła, którą znajdujemy w liście do Filipian. Oto jak czytamy w drugim rozdziale owego listu. A przeto, miłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma, Albowiem to Bóg jest was sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Był chwycić sens tego tekstu, ja przeczytam jeszcze raz ten tekst bez owego y takiego wtrącenia, że Paweł mówi, że powinni postępować tak jak radzi, nawet gdy go nie ma. A więc tak byśmy przeczytali. A przeto miłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie, z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest was sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Więc człowiek ma zabiegać o własne zbawienie, bo ta decyzja jest sprawiana przez Boga. I powtórzę, spekulatywnie jest to może trudno wytłumaczyć, znaczy niełatwo, bo można. Natomiast w obrębie wiary mieści się teza, no jest to jakaś, jakaś tajemnica wiary, że przedwiedza Boga nie znosi ludzkiej decyzji, wolno, znaczy wolność ludzkiej decyzji, wprost przeciwnie, wolność ludzka opiera się na działaniu Boga. To po pierwsze, Drugie założenie brzmi następująco. No, Bóg jest miłością. Jak mówi święty Jan w swoim liście, pierwszym. Więc zawsze działa z miłości, i tak, wynikało z tego jak najwięcej dobra. I teologia stara się dostrzec owe dobro, wniknąć niejako w Boże motywy. I to jest argument ze stosowności, tak się nazywa. Ów argument obok analogicznego orzekania o Bogu, o czym mówię. O tej analogiczności orzekania, trochę w odcinku poświęconym Sądu Bożego, to jest jakby rdzeń myślenia teologicznego. No to też mamy w piśmie świętej objawione, że Bóg działa z miłością. Zwłaszcza jeśli chodzi o działalność Jezusa Chrystusa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Schema tego argumentu ze stosowności, no. Jest podobny do rozmyślania na następującym zadaniem matematycznym. 2 plus x równa się 7. Mamy dociec, jaka jest owego x. No i te dwa, które znamy, no to że Pan Jezus umarł na krzyżu. Wynik tego jest taki, że to oznacza, że Bóg działa z miłością, i teraz argument ze stosowności stara się podać, jak rozumieć, że. Wielki Piątek i całe misterium paschalne, czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, była motywowaną Bożą miłością i objawia miłość Boga do świata i do ludzi. Czyli tak trzeba, trzeba powiedzieć w świetle tego, co tutaj zarysowałem, że przewidując decyzję ludzi, która to przed wiedzą, jak mówiłem, wolnej woli nie determinuje, Bóg postanowił, że po, w powstałych wyniku tych decyzji sytuacji, a więc w wyniku decyzji Sanhedrynu, Judasza, Piłata i tak dalej, pan Jezus powinien przyjąć śmierć, aby świadczyć przez męczeństwo swojej misji. Ucieczka, pójście na współpracę z Sanhedrynem, oznaczała, no, przyznanie racji przeciwnikom i spiskowcom. Bóg chciał męki Chrystusa w tej sytuacji, jaka powstała, lecz nie chciał zbrodniczej działalności ludzi. To też wola Boga i pana Jezusa, no, nie usprawiedliwia, Morderców, oprawców. No i po trzecie, co mocno święty Tomasz podkreśla: Bóg nam mógł darować zbawienie na sto różnych innych sposobów. Gdy stał się człowiekiem, druga osoba Trójcy Świętej przyjaciła z małej Dziewicy, no to w żaden sposób to nie zwiększyło czy nie ograniczyło mo mocy Bożej. No Bóg jest suwerenem, nie ma nad sobą żadnej, żadnej władzy, żadnego rozkazodawcy. Działa. No, zgodnie ze swoją autonomiczną decyzją. Ponieważ jest miłością, to zatem najwyższą normą jego działania jest właśnie miłość. A więc to no, jeszcze raz ten mówi akcjomat trzeci, że nie ma jakiejś takiej metafizycznej, przedustawnej konieczności, że Jezus musiał umrzeć. I przyjęcie powyższych tych trzech aksjomatów, czy też, oznacza, że możemy prowadzić rozważenia na temat mę męki pańskiej, no, mówiąc o decyzjach ludzkich, umieszczając je w kontekście historycznym. No, słowem, możemy mówić o, o męsie jako o wydarzeniu historycznym. Rozważać jej przyczyny, o co chodziło Sanhedrynowi, dlaczego Piłat wydał wyrok i tak dalej. Możemy zastanawiać się nad postawą Jezusa. I błędem jest uleganie, mówi święty Tomasz, co widać w świetle tych trzech aksjomatów, uleganie ograniczeniu jakiejś metafizycznej konieczności. Na przykład, ręka była konieczna, bo wynikała z absolutnej boskiej sprawiedliwości. Była postanowiona od wieku, więc musiało się to, co stać, co Bóg postanowił, na zasadzie takiej, no, jakiejś absolutnej konieczności. Jedynym metafizycznym ograniczeniem, jak można powiedzieć, jest, no, Boża miłość. Bóg zawsze działa tak, by z tego wynik wynikło jak najwięcej dobra, a motywem tego jego postawy jest po prostu miłość. Święty Kom, żeby to jakoś, muszę głębiej zobaczyć, czy z innej perspektywy, no to Tomasz powiada, że konieczność, no, ma kilka znaczeń. Powiada, że po pierwsze jest, istnieje konieczność naturalna, czyli to, co z natury wyklucza swoje przeciwieństwo. No nie może być tak, że jeżeli do siebie zbliżę dwa bieguny magnesu jednoimienne przed północą, no to one się muszą odpychać, a jak różnoimienne muszą się przyciągać, nie może być inaczej. Jeżeli coś wyrzucę przez okno, to no to będzie spadało na ziemię ruchem nie dostanie przyspieszonym, no i tak dalej. No i męka Chrystusa nie była konieczna w ten sposób. Jakoś z natury, ani ze względu na, na, na bóstwo Jezusa, ani jego człowieczeństwo. Po drugie, jest konieczność przymusu zewnętrzna lub wewnętrzna. I Bóg nie narzuca konieczności męki panu Jezusowi. Męki nie narzuca mu to jakiś przymus wewnętrzny. Jego cierpienie było dobrowolne. Mówi Jezus w tym momencie w Ewangelii, bodaj Jana, że przyjmuje śmierć dobrowolnie. Nikt mu życia nie zabiera, on sam je oddaje. Więc nie był w jakimś wewnętrznym przymusie, który Bóg na niego zespał. I teraz on, z tego, ulegając temu przymusowi, no zdecydował się, zdecydował się na, na Wielki Piątek. Jego cierpienie było dobrowolne. No i po trzecie, konieczność za względem osiągnięcie celu. No ktoś wytycza sobie cel i postanawia go osiągnąć, no ale potrzebne są określone środki, które musi wybrać. Bywa tak, że cel można osiągnąć tylko w jeden sposób, no i wtedy jakby nie ma wyboru środków, jest przymus wybrania środku, środka. Jeżeli ja chcę coś osiągnąć, no to muszę wybrać ten, ten środek. I celem Boga jest zwaniem wszystkich ludzi, ale cel ten mógł być osiągnięty różnymi, osiągnięty różnymi środkami. Także jak się popatrzymy na, na te trzy rodzaje konieczności, no to trzeba powiedzieć, czy łatwo zauważyć, że możemy mówić tylko o konieczności mę męki Chrystusa w trzecim, tego w trzecim znaczeniu konieczności, czyli konieczność jako środka do celu, ale nie było tak, że był tylko jeden środek do celu i Bóg czy Jezus był zmuszony ów środek wybrać, a tym środkiem jest męka. I Tomasz tak to rozważa, że no, męka Chrystusa była konieczna ze względu na, na cel i, i są tego trzy powody. Dla naszego zbawienia, które zostało osiągnięte przez mękę, ale podkreślę, Bóg mógł inaczej ludziom darować zbawienie, ze względu na Chrystusa, który przez poniżenie męki zasłużył na wywyższenie i ze względu na Boga, który w swojej opatrzności przewidział mękę Pana Jezusa, która zbawi świat. Ale jeszcze raz podkreślę, że nie jest to jakaś taka konieczność absolutna nawet w trzecim tego, tego słowa, słowa znaczeniu. I na skutek ludzkich decyzji, Bóg i Chrystus wybra, wybrali mękę i śmierć, podsumowując mówię, bo był to najwartościowszy sposób zbawienia ludzi. To jest bardzo ważne, bo jeśli podejmiemy go inaczej, inaczej się rozumie konieczność, niż konieczność celu, ale w tym znaczeniu, o którym mówiłem na poprzednim slajdzie, no to powstanie ludzki obraz Boga, który żąda śmierci i byłkoli swój gniew, jakiegoś zadośćuczynienia, Męki dopiero wtedy, jak zobaczy, że ktoś za niego oddaje życie, no to wtedy ludziom daruje winę. Bóg chciał śmierci syna, bo chciał mieć syna bohatera. W tym sensie należy, należy to rozumieć. Niekiedy ktoś opowiadał, że jego syn był w piątej klasie, on sobie siedzi w domu, patrzy przez okno, a syn przychodzi i mówi, jak to było, że tutaj Bóg, ojciec chciał śmierci swego syna. Obył całkowicie zaskoczony tym pytaniem, ponieważ ani to nie był okres wielkanocny, ani się o tym nie rozmawiało, jakoś jego synek tak jakoś no, nasunęło nasunął mu się to pytanie. I ten mój znajomy opowiada, że chyba go pięciu aniołów oświeciło, bo w ten sposób odpowiedział. Ja bym chciał, żebyś zdał do następnej klasy. Oczywiście, ale gdyby się okazało, no to jest oczywiście eksperyment myślowy, Gdyby się okazało, że, że byłoby to możliwe tylko za cenę jakiegoś lizusostwa do takiego czy innego nauczyciela, który był własnym twojej godności, to bym wolał, żebyś nie zdał, niż żebyś za cenę lizusostwa przeszedł do następnej klasy. I teraz, w sytuacji, jaka powstała na skutek działalności Sanhedrynu i Piłata, pan Jezus nie miał sensu historycznej, by tak powiedzieć czy ludzkiej, innego wyjścia, by przyjąć śmierć, by świadczyć dalej o swoim bóstwie, o swojej misji. No Złożył świadectwo, że jest tym, za kogo się podawał w czasie swojej tej misji, czy działalności publicznej. I w tym sensie Bóg chciał jego śmierci, a nie pozytywnie, no, że chciał się jakoś zaspokoić swój gniew, widząc cierpienie swego syna. To zupełnie jest nieludzki obraz Boga, który nie ma nic wspólnego z Bogiem, o którym mówi Nowy Testament. Chciałem to zilustrować takim tekstem pieśni ze słowu Breakout. Tadeusz Nalepa, no to ze słów mojej młodości. Sądzę, że jak się ten, w tym, temu tekstowi trochę przyjrzymy, no to można no, nabrać intuicji, w jakim sensie Bóg chciał śmierci swego syna, bo dlatego chciał, żeby był dobrym ojcem, chciał mieć syna bohatera. No to oczywiście łatwo się mówi, trudniej, yy, trudniej to zrealizować. Tak śpiewa Tadeusz Najlepa. Kiedy byłem, kiedy byłem młod, małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu z serca, hej. Kiedy byłem, kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec, w jomie ojciec i tak do mnie rzekł: Głosem serca nie kieruj się, tylko forsa ważna w życiu jest. No, która rada była lepsza? Kiedy ten ojciec był no, lepszym ojcem, ojcem dla, dla swego syna? Jeszcze raz, jakoś chciałem to podsumować innymi słowy: Motywem celu, to jest bawienia ludzkości, jest miłość. Stąd środki, jakie wybrał, Bóg wybrał, są takie, by wynikało z nich najwięcej dobra, a tym środkiem najśmierci zmartwychwstanie. I to aksjomaty. I zadaniem teologii jest skazanie tego dobra. Na kartach Nowego Testamentu znajdujemy kilka pojęć, które należy o tym się rozumieć jakoś spójnie, harmonijnie, gdyż jedno oświetla drugie, drugie, które mówią, czym była, czy jakie miało znaczenie właśnie Wielki Piątek, męka Pana Jezusa. Ale one są ich, ich jakby jest fundamentem, czy po tych pojęciach, właśnie na argument ze stosowności. To starają się wniknąć w sens, znaczenie męki Pana Jezusa. I tak mówi Nowy Testament, że męka Pana Jezusa była zasługą, zadośćuczynieniem, ofiarą, odkupieniem, okupem, zbawieniem, usynowieniem. Pojęcia te chcą w ten sposób przybliżyć sens. No, Wielkiego Piątku. Teraz przedstawię no, po jednym tekście z Nowego Testamentu, który, w którym występują owe, owe pojęcia, a w nawiasie przedstawiam inne miejsca, które można by przeczytać, by się z tymi pojęciami jakoś bardziej zapoznać i wniknąć. W liście do Filipian yy, czytamy o, o Mańce Pana Jezusa jako zasłudze: On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Uniczył samego siebie, stawczy się posłuszym aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię Pan wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zdjęło się każde kolano. Męka pana Jezusa była ofiarą. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Męka pana Jezusa była zadośćuczynieniem. Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawczy się za nas przekleństwem, bo napisane. Jest przeklęty każdy, kto jest powieszony na drzewie. Męka Pan Jezusa była okupem, wykupieniem, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu. Męka Pana Jezusa była zbawieniem. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela Świata. No i wreszcie męka Pana Jezusa była pojednaniem z Bogiem, ludzkości jej usynowieniem jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegli prawu, abyśmy, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Chcąc wniknąć w znaczenie śmierci Pana Jezusa, Nowy Testament i teologia rozważa te sześć pojęć, której przedstawiłem. Oczywiście jest to, jest to temat na, na osobny film. Sens pojęć, które. Nowy Testament proponuje, by zrozumieć znaczenie, istotę Wielkiego Piątku, można w pełni pojąć dopiero z perspektywy zmartwychwstania. No, zresztą Nowy Testament był oczywiście pisany po Wielkanocy, a więc właśnie z perspektywy czy w horyzoncie zmartwychwstania Pana Jezusa. Dopiero w świetle wskrzeszenia Jezusa przez Boga Ojca widać. Sensowych pojęć. No, na przykład męka pana Jezusa, której się on podjął dobrowolnie, była ofiarą, gdyż Bóg tą ofiarę przyjął. Zaakceptował jego wolną decyzję, co widać właśnie w fakcie, że w z Jezusa Bóg ojciec. Przyjął do go nieba, wywyższył. A więc yy, męka pana Jezusa była zasługą. Jeżeli ludzie mają kontakt z panem Jezusem, no to są synami w synu, jak mówi Nowy Testament. Są synami przybranymi, jak głosili z do Galatów i tak dalej. Więc męki pana Jezusa nie należy rozważać w izolacji od zmartwychwstania. Zbawienie ludz ludziom przyniosło misterium paschalne, a więc śmierć i zmartwychwstanie, zmartwychwstanie pana Jezusa. Nie jest tak, że męka pana Jezusa, jako sama w sobie, niezależnie od zmartwychwstania, była zasługą, ofiarą, zadośćuczynieniem. Okupem, zbawieniem, usynowieniem. To wydaje mi się no, bardzo ważne. Także no, w następnym odcinku no, wypada podjąć temat no, zasadniczy dla chrześcijaństwa, a, a bardzo trudny i może nieco zapomina, zapomniany jakim jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za subskrypcję, za wszystkie kawy. Życzę wszystkiego dobrego. Ahoy!